Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Tak to już z nami jest, że uwielbiamy się nad sobą użalać, a z historii pamiętamy w większości fragmenty, jak dostaliśmy od kogoś srogi łomot. A, nie inaczej jest wcale z powstaniami. Proszę bardzo, listopadowe, styczniowe, nawet warszawskie i ja absolutnie nie twierdzę, że one nie były ważne, ale fakt faktem, dostaliśmy wtedy srogo. Pytanie, czy zawsze tak było? Nie do końca. Chcecie wiedzieć więcej o jednym z największych i na pewno największym udanym polskim zrywie narodowym, który miał miejsce właśnie tu, w Poznaniu? Nie ma sprawy. Czas na kolejny odcinek Historii bez cenzury. Tak to już z nami jest, że uwielbiamy się ze sobą w Polsce kłócić, a chyba, że mamy wspólnego wroga. To wtedy potrafimy się zgrać i zmobilizować tak, jak inni mogą tylko pomarzyć. Pierwsza wojna światowa dobiegała końca, ale pomimo porażki Niemiec wcale nie było takie jasne, do kogo będzie należała Wielkopolska. Nasi sąsiedzi zza Odry wcale nie byli tak słabi, żeby nam ją po prostu oddać, ale Wielkopolanie świetnie wyczuli moment na powstanie, ponieważ wtedy w stolicy Niemiec komuniści wprowadzali już lekki niepokój, no i odciągnęło to trochę uwagę od Poznania i okolic. A patriotyzm był tam wielki, lata uporczywej germanizacji przyniosły Niemcom podobny efekt, co nam zmiana trenera w kadrze piłkarskiej. Wiele osób zarzuca polskiemu rządowi, że nie wspierał powstania od pierwszego dnia, ale to nie było takie proste. Polska dopiero ogarniała się po odzyskaniu niepodległości po grubo ponad wieku i nie mogliśmy sobie pozwolić na otwartą wojnę z Niemcami, a może nawet aliantami. Ale spokojnie, rząd wiedział, co się święci i po cichu przerzucał do Wielkopolski ludzi małymi oddziałami. To nie są nasi żołnierze. Takie mundury można kupić w każdym sklepie. Trzeba przyznać, że Wielkopolanie byli świetnie przygotowani do tego powstania. Mimo trwającej wielkiej wojny powstawały organizacje paramilitarne, które ćwiczyły w tajemnicy. Ale to nie wszystko, bo wielu powstańców wcześniej służyło w wojsku niemieckim. Jasne, to jest mały powód do dumy, ale dało im to ogromne doświadczenie potrzebne w późniejszej walce. Wyglądało więc na to, że wszystko jest już gotowe. Trzeba tylko czekać na odpowiedni moment i zdaje się, że niektórzy Niemcy też już to przeczuwali. Skąd dziś wiemy, że Niemcy byli, nazwijmy to prosto, obsrani po pachy? Ze źródeł zachowała się informacja podsekretarza Prus, który odradzał wysyłanie dodatkowych wojsk do Wielkopolski w obawie właśnie przed powstaniem. Poza tym dla załagodzenia sytuacji chciał odwołać ustawy antypolskie, ale było już za późno. Polacy wyczuli strach u zaborcy. Już 13 listopada doszło do pierwszych wystąpień zbrojnych. Polacy zrobili tak zwany zamach na ratusz, czyli po prostu wbili do siedziby władz, powiedzieli niemieckim urzędasom, że mogą już spadać i na ich miejsce powołali Polaków. Polski rząd też już się dłużej nie krył. Premier Jędrzej Moraczewski stwierdził, że jednym z pierwszych zadań nowego rządu będzie przyłączenie Wielkopolski, ale to nie wszystko, bo naczelnik państwa Józef Piłsudski wydał dekret, w którym stwierdzał, że wybory do Sejmu Konstytucyjnego odbędą się również w zaborze pruskim, czyli właśnie w Wielkopolsce. Niemcy poznańscy ujęli się dumą, powiedzieli: szajse, co to ma znaczyć? Zaczęli falę demonstracji i przemarsze formacji paramilitarnych i tylko o jednej rzeczy zapomnieli, że szkoliło się tam więcej Polaków niż Niemców, a dodatkowo 15 grudnia polski rząd zerwał kontakty dyplomatyczne z Niemcami. W tej mało imprezowej atmosferze wieczorem 26 grudnia 1918 roku do Poznania niespodziewanie przybył Ignacy Jan Paderewski, ambasador polskich interesów, gdziekolwiek się pojawił. Niemcy nie byli zachwyceni, chcieli nawet wręczyć mu nakaz opuszczenia miasta, ale polska straż nie dopuściła do tego. Paderewski udał się do hotelu Bazar. Wziął udział w bankiecie, a później z tego okna nad wejściem do hotelu wygłosił przemówienie tak piękne, poruszające i patriotyczne, że ludziom zmiękły nogi z wrażenia. Poznań pozytywnie oszalał, ludzie wywieszali na ulicach flagi, zresztą nie tylko polskie, były też brytyjskie i francuskie, bo to nasi wielcy sojusznicy i nigdy nas nie zawiedli. No ba!
Po takich demonstracjach lokalnych Niemców szlak trafił. Zaczęli następnego dnia zrywać i znieważać te flagi. Siali terror na ulicach do tego stopnia, że nawet strzelali w okna hotelu Bazar, gdzie przebywał Paderewski. Nie wiemy, co chcieli osiągnąć, ale znamy efekt. Na własne życzenie wywołali powstanie. I to jakie! Podobnie jak w przypadku powstania warszawskiego, walki rozpoczęły się około 17, a dokładnie o 16.40. Tak dokładną godzinę rozpoczęcia powstania znamy stosunkowo od niedawna, bo informacje o tym odkryto dopiero w 2013 roku. Zaczęto od wyparcia Niemców z centrum i zabezpieczenia okolic hotelu Bazar. Bardzo istotne było to, że powstańcy szybko opanowali budynek niemieckiej policji i tam znaleźli masę broni, w tym kultowe CKM-y. Jeden z nich zamontowali na dachu Muzeum Narodowego, a później zdobyto jeszcze zamek, pocztę i inne ważne obiekty w centrum. Ogromną rolę w sukcesie powstania odegrał sam sposób walki. Bardzo brawurowo przeprowadzano szturmy, ale też w kreatywny sposób wykorzystywano na przykład ciężarówki. Montowano na nich CKM-y, więc można było się szybko przemieszczać i siać postrach w całym mieście. Poza tym rozwożono broń i amunicję, więc coraz więcej osób mogło walczyć. To była fantastyczna organizacja, co się w Polsce normalnie nie zdarza, a co dopiero w trakcie powstania. O tym sobie jeszcze opowiemy, ale na razie posłuchajcie, jak to powstanie przebiegało. Dowodzący wiedzieli, że żeby powstanie przyniosło efekt zaskoczenia, to musi być zsynchronizowane, albo inaczej rzecz ujmując, musi wybuchnąć naraz w kilku miejscach. Wtedy trudniej jest je stłumić, więc już na początku walk wysłano posłańców, którzy hasłem "nie należy już dłużej czekać" dali w okolicy znać, że powstanie już się zaczęło. Śmieszne jest to, że Niemcy przez jakiś czas nie do końca zdawali sobie sprawę, że ma miejsce powstanie. Wiemy o tym z raportów, w których stwierdza się, że te rozruchy to po prostu bunt wojska. Musiało trochę czasu minąć, zanim Niemcy zorientowali się, jak srogo mają przerąbane. Wyjaśnijmy coś sobie. Powstanie Wielkopolskie nie było rzezią, było doskonale zorganizowanym zrywem, więc uniknięto niepotrzebnego rozlewu krwi, również tej niemieckiej, bo pomimo nienawiści do zaborcy, powstańcy zachowywali się bardzo fair. Przykład? Proszę bardzo. Błyskawicznie pozbawiono Niemców dowództwa, aresztowano tak przywódców wojskowych, jak i cywilnych, przesłuchano ich w hotelu Bazar, a później po kilku dniach po prostu wypuszczono na wolność. Jak widać, powstańcy zachowali się bardzo honorowo, w przeciwieństwie do Niemców niewiele ponad 20 lat później. Wszyscy dobrze wiemy, jak oni traktowali jeńców. Poważnym problemem powstańców był brak wyższej kadry oficerskiej, bo Niemcy w obawie przed powstaniem nie przyznawali Polakom wyższych stopni wojskowych, no właśnie po to, żeby nie byli sobą w stanie nawzajem dowodzić. Tu trzeba przyznać, mieli nosa, ale ten problem też dało się obejść. 8 stycznia 1919 roku z Warszawy do Poznania przyjechał naprawdę ważny gość, generał Józef Dowbor-Muśnicki, który na stanowisku głównodowodzącego zastąpił majora Stanisława Taczaka, któremu poznaniacy zawdzięczają stworzenie fundamentów Armii Wielkopolskiej. Dowbor-Muśnicki od razu ostro wziął się do roboty, wprowadził żelazną dyscyplinę, przeforsował decyzję o poborach, ale głównie kontynuował dzieło Taczaka, zorganizował Armię Wielkopolską, która w szczytowym momencie liczyła jakieś 110 tysięcy żołnierzy. Nic dziwnego, że Niemcy byli przerażeni. Szajse. Chyba przegramy. Mimo tego, że mieli poważniejsze problemy, to Niemcy musieli jakoś zareagować i już w grudniu wysłali żołnierzy, którzy mieli pomóc przy tłumieniu powstania. Może by to i coś faktycznie dało, gdyby nie to, że zachowali się jak idioci, bo wysłali tych żołnierzy pociągiem na dworzec do Poznania. Tam powstańcy już oczywiście czekali, błyskawicznie rozbroili wroga, broń przekazali do hotelu Bazar i tak samo postąpili z kolejnymi transportami żołnierzy, które miały dojechać z innych części Niemiec. Pewnie się zastanawiacie, czemu ci niemieccy żołnierze tak łatwo się dawali rozbrajać, a to dość proste, po prostu byli przemęczeni I wojną światową i zdawali sobie sprawę, że nie mają szans w starciu w miejscu, gdzie większość stanowią Polacy, więc takie poddawanie było im bardzo na rękę, tym bardziej, że zawsze byli traktowani honorowo. Ale to nie jest tak, że Polacy nie potrafili zdobywać. Raz nawet opanowali całe miasteczko, gdzie stacjonował spory oddział Niemców, za pomocą żartu. Jak to zrobili? Rozpuścili plotkę po okolicy, że zbliża się oddział żądnych krwi Polaków i ich dowódca skapitulował. Narobił po prostu pod siebie, kazał swoim żołnierzom złożyć broń.
Ostatnim ważnym punktem do zdobycia w Poznaniu było lotnisko, gdzie stacjonowało jakieś 200 żołnierzy i samoloty, których jednak nie chciano zniszczyć, tylko przejąć na własny użytek, i to znowu świadczy o tym, jak mądrze postępowali powstańcy. A swoją drogą tutaj fajna statystyka, no bo oczywiście lotnisko zdobyto, tylko wiecie z jakimi stratami? Tylko jeden zabity i 3 rannych. Dzięki temu sukcesowi można było zakończyć walki w mieście i rozpocząć tworzenie oddziałów lotniczych. Jak się chce, to nawet spore problemy można przezwyciężyć, a takie też w Powstaniu Wielkopolskim się zdarzały. Jakie? Na przykład z umundurowaniem, bo na początku walczono w mundurach niemieckich. Po prostu tylko takie były, ale wprowadzało to pewien chaos, bo przypadkiem można było posłać kumpla do piachu, więc powstańcy sami zaczęli sobie przyprawiać biało-czerwone oznaczenia i dopiero 2 tygodnie po wybuchu powstania wydano rozkaz, w którym nakazywano przyszycie sobie do czapki orła z jakiegokolwiek metalu, no i jeszcze kilku innych prostych, ale skutecznych oznaczeń. Większość uzbrojenia była naturalnie zdobyczna, czyli po prostu zabrana pokonanym Niemcom. Podstawę wyposażenia stanowił karabin niemiecki Mauser 7,92 mm, ale używano też cięższego sprzętu, na przykład ciężkich karabinów maszynowych Maxima, ale to nadal nie jest najcięższy sprzęt, jaki zorganizowali lub też przejęli powstańcy, bo udało im się przejąć nawet pancerny pociąg. Pewnie było kilka problemów, na przykład z łącznością między oddziałami, albo błędy, które zdarzają się każdemu dowódcy, ale to wszystko udało się jakoś przezwyciężyć, bo główną rolę w Powstaniu Wielkopolskim odegrał patriotyzm i poświęcenie powstańców, ale również wielka ofiarność cywilów. To oni wspierali powstańców od samego początku, organizowali kwatery, wyżywienie i utrudniali Niemcom robotę jak tylko mogli. Nie wolno też zapomnieć o ogromnej roli kobiet w Powstaniu Wielkopolskim. W wielu punktach miasta otwarto kuchnie polowe i wydawały tam ciepłe posiłki. Poza tym dostarczały na miejsca starć chleb, papierosy, ale przede wszystkim stanowiły większość personelu medycznego i dzięki nim wielu chłopaków mogło przeżyć i walczyć dalej. Walki przerwano w lutym 1919 roku pod naciskiem Francji. Zawarto rozejm w Trewirze, gdzie uwzględniono sytuację Wielkopolski i władzę przyznano tam powstańcom. Ale to jeszcze nie załatwiało sprawy, bo na mocy tej decyzji Wielkopolska nie była zależna ani od Warszawy, ani od Berlina. Dopiero po podpisaniu traktatu wersalskiego Wielkopolska bez małych skrawków została przyznana Polsce. 23 marca 1919 w Poznaniu odbyły się wybory do Rady Miasta i tu się okazało, że Niemcom na nic się zdały te lata germanizacji, bo na polską listę zagłosowały 2/3 mieszkańców, a później wydano dekret, czyli po prostu surowy nakaz usunięcia wszystkich niemieckich napisów i nazw ulic. Nie opłacało się ociągać, bo można było dostać 2 lata więzienia, a przypieczętowaniem zwycięstwa było uznanie języka polskiego za urzędowy. Nic nie ujmując innym zrywom narodowym, to trzeba powiedzieć, że Powstanie Wielkopolskie jest jednym z najważniejszych, chociażby z tego prostego powodu, że się udało. Oczywiście było w tym sporo szczęścia, bo Niemcy byli osłabieni, ale Wielkopolanie fantastycznie ten moment dostrzegli i potrafili wykorzystać. A poza tym odkryli też inną, bardzo istotną rzecz, mianowicie, że nie należy liczyć na sojuszników, tylko trzeba wziąć sprawy we własne ręce. I dzięki temu dziś w Poznaniu mogliśmy Wam po polsku opowiedzieć o fragmencie naszej wspólnej historii. Napiszcie nam, co Wy sądzicie o Powstaniu Wielkopolskim na naszym profilu facebookowym, gdzie znajdziecie jeszcze więcej ciekawostek. A, i pamiętajcie, żeby dać nam suba, bo wtedy nie ominą Was kolejne odcinki Historii bez cenzury, a one już niedługo. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy Ci znać o nowych odcinkach.